Witam Was, kochani, w kolejnych Inforojkach. Dzisiaj będzie szybko, co nie zmienia faktu, że konkretnie, mianowicie dwie zasadnicze informacje. Zacznę od tej krótszej, mianowicie standardowo, tak jak do tej pory, tak i tym razem wykorzystam Inforojki do tego, by zaprosić Was do lektury kolejnej 43. części mojego artykułu w ramach cyklu Royal Point of View na moim blogu na serwisie w gameplay.pl Zgrajmy się. Tym razem napisałem o takiej w sumie kwestii, na zasadzie wszystko się kiedyś kończy. Przeanalizowałem tam pewne zjawisko naszego podejścia do gier, jak i do tego, dlaczego w pewnym momencie przestajemy w nie grać, bądź dlaczego właśnie kończymy te gry, co sprzyja, by te gry ukończyć, co przeszkadza, by te gry ukończyć. Zapraszam serdecznie do lektury artykułu, byście mieli wiadomość, powtórzę się, możliwość, powiedzmy, przeanalizowania kontaktu, powiedzmy, z moją twórczością, jeśli chodzi właśnie o teksty pisane, nie tylko te nagrywane metodą wideo. Także jeszcze raz, 43. odcinek Royal Point of View, wszystko się kiedyś kończy. Kolejna informacja, druga i ostatnia, dla mnie dosyć istotna, bardzo ważna. Ja już o niej mówiłem kilka razy na swoim kanale, czy to między innymi właśnie na filmiku, czy w komentarzach pod Rock and Royo. Mniejsza z tym, powiedzmy, pewien już rozgłos na ten temat był. W Częstochowie w najbliższą niedzielę, 25 września, moja drużyna Bukakew będzie brała udział w czwartej edycji turnieju speedballowego. Jurajski turniej speedballowy, czwarta edycja Częstochowa. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście absolutnie nie wymagam, żeby ktoś specjalnie przyjeżdżał do Częstochowy. Bardziej jest to taka informacja, ciekawostka ukierunkowana do osób właśnie zamieszkałych na terenie Częstochowy. Obiecałem, że dam Wam taką informację w momencie, kiedy będę wiedział już na bank, kiedy, gdzie, o której i jak. Więc wszystkie, powiedzmy, dane dojazdowe, co i jak, będziecie mieć w opisie filmu. Od siebie dodam, że umiejscowienie Pacific Speedball, Częstochowa Park Lisiniec, tuż przy zbiorniku Pacific, wejście od strony parkingu, parku oraz zbiornika. Tutaj właśnie organizatorzy zalecają jednak wchodzić od strony parkingu przez składkę. Dostaniecie mapę, dokładnie jeszcze takie linki informujące. Także jeszcze raz, jurajski turniej speedballowy w Częstochowie, czwarta edycja, 25 września 2011 roku, ta niedziela, Splatpak TV, Wasze Rojo i jego drużyna Bukake serdecznie liczą na to, że się pokażecie, udzielicie nam dopingu, którego potrzebujemy, albowiem w klasyfikacji generalnej jesteśmy na drugim miejscu, także jest o co walczyć i no, macie szansę stać się, powiedzmy, częścią poniekąd tego sukcesu, oferując nam swój doping, przede wszystkim obecność. Także, kochani, serdecznie zapraszam, albowiem panuje na tego typu eventach bardzo sympatyczna, rodzinna atmosfera. Arena jest bardzo fajnie zaaranżowana, że można ją oglądać z każdej strony. Także troszeczkę zapraszam Was jakby na taki darmowy mecz, takie formę jakby, powiedzmy, takiej areny współczesnych gladiatorów zasilanych farbą otoczoną właśnie trybunami. Także serdecznie zapraszam, jeszcze raz powtarzam się, ale jest to, wiadomo, no, z perspektywy gracza epickie, niezapomniane przeżycie, co nie zmienia faktu, że nie musi takim nie być dla osoby tylko takie coś obserwującej. Serdecznie zapraszam, trzymajcie się, kochani, jeszcze dzisiaj Wasze wiersze! Ha!